Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się jak zainstalować oprogramowanie EcoStruxure Machine Expert. Środowisko EcoStruxure Machine Expert służy do programowania i konfigurowania urządzeń produkowanych przez Schneider Electric, w tym kontrolerów PackDrive 3. Oprogramowanie wspiera system operacyjny Microsoft Windows 8.1 oraz 10 w wersji 64-bitowej, a niektóre jego komponenty wspierają także wersję 32-bitową. Do instalacji komponentów oprogramowania EcoStruxure Machine Expert służy program Machine Expert Installer. Pobrany folder rozpakowujemy i uruchamiamy aplikację o nazwie Machine Expert Installer wersja Setup Exe. Wybieramy język instalacji i klikamy Next. Po przeczytaniu umowy licencyjnej, akceptujemy ją, klikamy Next, a następnie Install. Instalacji możemy dokonać online lub offline. Sama konfiguracja szczegółów instalacji przebiega tak samo zarówno online, jak i offline, jednak w przypadku instalacji offline należy wcześniej pobrać pliki oprogramowania i zapisać je na dysku komputera lub nośniku pamięci USB. O tym, jak to zrobić, opowiem w dalszej części filmu. Po uruchomieniu Machine Expert Installer klikamy Install New Software. W oknie dialogowym Select Product wybieramy źródło. W przypadku instalacji offline, jeśli pliki oprogramowania zostały zapisane na dysku komputera, klikamy Browse from Local Network Folder. A jeśli pliki znajdują się na nośniku pamięci USB, wybieramy Select Directly a Removable Medium. Następnie wybieramy produkt, czyli EcoStructure Machine Expert i wersję według potrzeb. U mnie będzie to najnowsza dostępna wersja. Klikamy przycisk Next. Wybieramy języki oprogramowania, które chcemy zainstalować, i ponownie klikamy Next. Ukaże się okno wyboru komponentów. W zakładce Features zaznaczamy konkretne grupy komponentów do instalacji. W przypadku obsługi urządzeń PackDrive 3 zalecam zainstalowanie czterech z nich. Program High Performance Controllers, PackDrive. Additional Machine Components, Advanced Engineering Tools i Song Machine Motion Configuration Manager. W zakładce Licenses możemy zaznaczyć, że chcemy zainstalować całe pakiety komponentów zawarte w licencji standardowej lub profesjonalnej. W zakładce Individual Components dopasowujemy do swoich potrzeb szczegóły instalacji, zaznaczając lub odznaczając poszczególne komponenty. W zakładce Installation Paths możemy zmienić dysk, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie. Istnieje też możliwość instalacji dokumentacji oprogramowania w różnych językach, zaznaczając to w zakładce Help. Należy jednak pamiętać, że dokumentacja w języku angielskim lub niemieckim ma rozmiar około 2,5 GB, a dokumentacje w innych językach około 1,2 GB, więc ich pobieranie może znacznie wydłużyć czas instalacji. Jeśli zakończyliśmy konfigurację, klikamy przycisk Next. Po przeczytaniu umowy licencyjnej, akceptujemy ją i klikamy przycisk Start installation. Proces pobierania i instalacji pełnej wersji oprogramowania może wynieść ponad 30 minut. Po zakończeniu procesu wyświetla się informacja: Installation completed. Jeśli decydujemy się na instalację offline, musimy wcześniej, mając połączenie z internetem, pobrać pełną wersję oprogramowania. Aby to zrobić, uruchamiamy program Machine Expert Installer. Przyciskamy ikonę narzędzi w prawym górnym rogu okna i klikamy Download full software version. W oknie dialogowym Select Product wybieramy produkt EcoStruxure Machine Expert i wersję według potrzeb. Poniżej wyświetla się ścieżka, pod którą zostaną zapisane pliki. Możemy ją zmienić, klikając Change destination folder oprogramowanie może zostać zapisane na dysku komputera lub na nośniku pamięci USB. Machine Expert Installer umożliwia też modyfikację zainstalowanego oprogramowania. W tym celu klikamy w menu głównym Modify Installed Software. Dostępnymi akcjami są odinstalowanie określonej wersji oprogramowania, dostosowanie szczegółów zainstalowanej wersji lub zainstalowanie dodatków. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak aktywować licencję oprogramowania EcoStruxure Machine Expert.